i mówiono o tym, właśnie o tym patriotyzmie, i o oszustwach, że klasa polityczna i większość mediów, szydząc prezydenta, szydziła z nas, z Polski. Robiła to w sposób okrutny i była to działalność antynarodowa, antypolska. Trzeci segment, który pojawiał się, to były oczywiście domysły, czy to nie był zamach. Ludzie artykułowali wprost. To był wątek słabo obecny, ale ten lęk o to, czy poznamy prawdę, czy dowiemy się, skoro to jest w Rosji, skoro upływają kolejne dni, my nie znamy prawdziwej godziny, i tak dalej, i tak dalej. I czwarty element, bardzo ważny, i być może ten element sprawi, że ten film okazał się dla wielu z nas, dawał nadzieję, ale dla wielu okazał się przerażający. To jest wątek, myśmy się policzyli. Przez te załzawione oczy widzimy, ilu nas jest. Że wydawało się, że to mohery, że to tylko starsi, że to ciemniaki i tak dalej, a to zobaczcie, ile młodych ludzi, ile fantastycznych osób. Reżyser z Los Angeles, Lech Majewski, który przyleciał specjalnie do Polski, mówi to samo co strażak z pod Radomia, tak? Mówi o wątpliwościach, o tym, czy poznamy prawdę, o tym, że nie powinniśmy mieć zaufania do Rosjan, o tym, że szydzono z prezydenta, o tym, że nie godzi się tak traktować urzędu państwa i tak dalej, i tak dalej. To samo mówi prosty człowiek i facet, który od 30 lat pracuje w Hollywood z najlepszymi, z najwybitniejszymi aktorami, twórcami filmu. To jest być może ten element był najbardziej przerażający. To, że w puencie filmu, że nie chcemy dzielić Polski na połowy, że kochać swój kraj to znaczy, że jest się przyzwoitym człowiekiem. I szydzenie z prezydenta było szydzeniem z patriotyzmu i rozmontowywaniem tego, co jest w nas bardzo ważne i bardzo piękne. Bardzo istotny element zauważyłem w filmie, dopiero kolejny raz go oglądając, jest taki dialog, który troszkę umknął mojej uwadze. Dziewczyna opowiada, bardzo ładna zresztą, opowiada o tym, że przed chwilą słyszała taką rozmowę, w której elegancki, szykownie ubrany pan mówi, że jesteśmy krwiożerczym narodem, narodem żądnym krwi, bo tak dużo nas tu jest z biało-czerwonymi flagami. I potem jak stałem na... wiem, że z Jarosławia była spora ekipa państwa na pogrzebie pana prezydenta w Krakowie. Nie wiem, czy państwo też pamiętacie ten moment, jak 15 minut przed mszą świętą, mszą pogrzebową, gdzie będziemy uczestniczyli w ceremoniale pogrzebowym pary prezydenckiej na Wawelu, a przedtem Bazylika Mariacka, kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgromadzonych na rynku krakowskim, który na ten moment został zamieniony jakby w wielką świątynię, zostało poddanych pewnej, moim zdaniem, prowokacji. Bo to na telebimach, które miały obsługiwać tę uroczystość, zanim rozpoczęła się transmisja, ktoś włączył sygnał telewizji TVN24 i była rozmowa Grzegorza Biecugowa, autora Szkła kontaktowego, z profesorem Janem Hartmanem, tam przez moment Cymański się pojawił, i z Ryszardem Kaliszem. I o czym oni mówią? O demonach polskiego patriotyzmu. Przypomnijmy sobie trzy fundamentalizmy Adama Michnika. Oni mówią o demonach polskiego patriotyzmu, czyli wprost rozumiem, czyli jak ktoś kocha swój kraj, to jest jakaś historia z piekła rodem. Że mieć poważny stosunek do własnej ojczyzny, to znaczy być w zmowie z Lucyferem, tak? No tak to należy rozumieć. I ludziom, którzy przyjechali całą noc z różańcami w ręku, stoją, modlą się, śpiewają pieśni religijne ze swoimi duszpasterzami, ze swoimi liderami środowisk, prawda, patriotycznych, ktoś zaserwował tego rodzaju przekaz, tak? Ludzie zaczęli tupać nogami, odwrócili się tyłem i krzyczyli wyłącz to. I wtedy wyłączono. Mówią, to było nasze pierwsze zwycięstwo. Ale sam fakt, ja sobie to skojarzyłem z tą opowieścią tej dziewczyny, o tym facecie, który mówi, że o tym, że jesteśmy krwiożerczym narodem. Sam fakt, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby ludziom, którzy stoją na płytach chodnika, na którym przysięgał Kościuszko, stoją między Bazyliką Mariacką a Wawelem, zaraz zadzwoni dzwon Zygmunta. W tej scenerii, w tej uroczystej chwili, rozmodlonym tysiącom ludzi, ktoś mówi, że to są demony polskiego patriotyzmu. Czyli wy wszyscy, którzy jesteście, to macie coś z diabłem do czynienia, tak? Na miłość boską, to ja sobie zadałem pytanie, kojarząc to z tą rozmową telefoniczną faceta o narodzie żądnym krwi, zastanawiam się, jakie to ubeckie grzechy na sumieniu trzeba mieć, żeby tak się bać Polaków. Z jakiej rodziny NKWD-owskiej trzeba pochodzić, żeby mieć taki lęk przed tym, jak Polacy gromadzą się pod biało-czerwonym sztandarem. Słuchajcie, to jest wytłumaczenie i to pokazuje mechanizm tego, co dzisiaj
obserwujemy, co obserwowaliśmy przez ostatnie 20 lat, tylko z nieprawdopodobną siłą i wzmożeniem doświadczamy od 2005 roku, od wtedy, kiedy wybrano Lecha Kaczyńskiego, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował formować się w bólach, tworząc jakieś dziwne koalicje, które skończyły się, jak się skończyły. Ale ten przekaz, ten lęk przed tym odwołaniem się do tego, co narodowe, co z historii wynika, czym jesteśmy, do głębokiej naszej tożsamości, nagle się okazuje przekazem potwornie niepokojącym. I stąd ten przekaz. Stąd w Mietrugow, Hartmann i Kalisz opowiadają o demonach polskiego patriotyzmu. Stąd ten facet uważa, że jesteśmy narodem żonnym krwi. Skąd się bierze ten lęk? Ano trzeba coś mieć na sumieniu przeciwko Polakom. I nie zrozumiejąc tego, nie zrozumiemy tych następnych scen, które działy się pod krzem. Na początku jeszcze był dialog. Jeszcze była jakaś rozmowa, tak jak widzicie tutaj. Ten młody człowiek zadaje kłam na przykład temu obrazkowi, który media lansowały, TVN, Gazeta Wyborcza szczególnie i wszystkie inne telewizje, pokazując, że oto pod grzem stoi grupa frustratów, jakichś popaprańców z różańcami, a przeciwko niej protestują świadki wykształceni młodzi z większych miast. No, kompletna bzdura. Te proporcje zupełnie inaczej wyglądają. Owszem, najwięcej, najdłużej stały tam osoby starsze, bo mają emerytury, mają na to czas. Ale było bardzo dużo młodych ludzi. Tak jak ten lekarz z Hamburga, który przyjechał na urlop i kompletnie dla niego to jest jakiś wirtualny spór pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. On mieszka od 20 lat w Hamburgu, ma dobrą pracę, ale jak zobaczył tą pogardę, szyderstwo, kupił sztandar biało-czerwony i stał i własnym ciałem bronił tych osób. Obejrzyjmy te następne 20 parę minut. Ja tylko jeszcze odniosę się tutaj do tego, bo widzicie, film żyje własnym życiem. Po kilku miesiącach od momentu, kiedy jest na rynku, dopiero teraz dostać maila, że ta grupa tych szyderców czarnych zorganizowanych pod koszulkach K2 to są radni Platformy Obywatelskiej z Nowego Dworu Mazowieckiego. I oczywiście w tym kontekście powiedzenie, że krzyż stał się elementem czy narzędziem walki politycznej, absolutnie się zgadza z tym, że tą stroną agresywną i atakującą byli ci ludzie. I ten koleżka, który mówi, do kogo on ma wyjść? Bo mojemu prezydentowi to się nie podoba, tak? I to okazało się dzięki Gazecie Wyborczej zidentyfikowane jako konfident UB, TW Niemiec, facet, który ma czarne sprawy na sumieniu, jest facetem, który ma sprawy karne. A między innymi jest szantażystą Krzysztofa Piesiewicza. I nie dlatego, że tak bardzo współczuję Piesiewiczowi, ale fakt, że ten facet chodzi na wolności i przychodził tam codziennie, prowokował, zaczepiał, był agresywny, miał ze sobą swoich osiłków, też jest faktem znamiennym. Także już zaznacza się to, co później staje się dominującą nutą. Do kogo on ma wyjść? To znaczy ta grupa ludzi, którzy upominają się o Krzyż Pamięci, który jest nie tylko symbolem religijnym, ale jest również pamiątką tego czasu żałoby narodowej, kiedy tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi defilowały pod tym krzyżem, tak jak ta dziewczyna spod Warszawy, która stała 17 godzin, kiedy dotarła, pomodliła się przed trumną pana prezydenta za jego duszę, wpisała się do księgi kondolencyjnej, mówi, ja teraz wracam, na koniec kolejki będę stała dla pani Marii Kaczyńskiej. Jak ci ludzie, którzy z wielu miejsc w Polsce stali, dzielili się ostatnią kanapką, ogrzewali się herbatą z termosu, nieznajomi, byli sobie bliżsi jak sąsiedzi, modlili się razem na różańcu. To nagle ten moment zamienia się w to, co za chwileczkę zaobserwujemy. Po żałobie narodowej następuje demontaż tego, co się stało, a co myśmy zarejestrowali w tym filmie Solidarność 2010. I po tym filmie nagle się okazuje ta nagonka, szczucie i szyderstwa, jakie dotyczyły również nas jako twórców, bo się pokazało, że zatrudnialiśmy aktorów, tak, że aktorzy zostali zidentyfikowani wśród tych, którzy się wypowiadają, a przecież myśmy nikogo nie pytali o zawód. Aktor ma też prawo płakać po prezydencie, aktor ma też prawo czuć się zaniepokojony, co się stało, aktor ma też prawo formułować pytanie, dlaczego rozdzielono te wizyty, pierwsza, siódmego, druga, dziesiątego i tak dalej. I sam fakt, że myśmy, Gazeta Wyborcza, jeszcze napisy końcowe szły w jedynce, jak telewizja to puściła, to już na Wyborczej był, na gazeta.pl w internecie tekst o tym, aktor płakał pod pałacem, tak? Co ten tytuł sugeruje? No jest klasyczny przykład manipulacji, że za pomocą zdania prawdziwego osiąga się swoje cele, insynuując, że Stankiewicz płacił aktorom.
i Pospieszalski ich nakręcał. Zresztą o samym filmie później napisano bodaj więcej niż o tym samym zjawisku, które ten film próbował uwiecznić, mianowicie 208 tekstów autorskich doliczyliśmy się w internecie, nie licząc tysięcy komentarzy. Większość napastliwa, większość szydercza, kłamliwa, która mówi o właśnie o przepłaconych aktorach, o manipulacji, o tym, że nie ma drugiej strony i tak dalej. Tylko na miłość boską, gdzie ta druga strona była? Czy miałem iść do Rosji, do Putina pytać się, co on na śmierć polskiego prezydenta? Nas interesowało ci ludzie, motywacja tych, którzy przyszli na krakowskie przedmieście, stać w tej gigantycznej kolejce, modlić się, stawiać znicze, albo w milczeniu po prostu być razem wspólnotą. I to nas interesowało. Jeżeli ten film jest nieprawdziwy, to pokażcie ten prawdziwy. Upłynęło tyle miesięcy, ja nie widziałem drugiego filmu, który by sprawił, że nagle ten przekaz przez nas zarejestrowany okazałby się fałszem albo zmanipulowany. Ale użyto wszystkich sił. Rady Etyki Mediów, Komisji Etyki TVP, jak kobieta mnie pyta, że w ogóle że ten film jest nieprawdziwy, bo nierzetelny dziennikarsko. I tak mówię, o co pani chodzi? Jeden z najważniejszych filmów dokumentalnych w historii Polski to jest Robotnicy 80. Kamera weszła do stoczni i rejestrowała dzień po dniu strajk i to wielkie poruszenie robotników polskich, którzy walczą właśnie o godność, o prawdę, o sprawiedliwość, o solidarność, tak? I tam przecież też nie ma drugiej strony. Nikt z kamerą nie latał do Urbana, Kiszczaka czy innych, czy do ZOMowców pytając, co pan myśli na temat strajku. Ten film rejestrował to wydarzenie, które było tam tu i teraz. I nasz film też jest rejestracją, dokumentacją tego zdarzenia, które miało miejsce na krakowskim przedmieściu. Tej nieprawdopodobnego wybuchu pod postaw patriotycznych, miłości do Polski i odpowiedzialności za własne. Odpowiedzialności, bo jeżeli ktoś jedzie całą noc i stoi 17 godzin, później wraca całą noc, to znaczy, że coś mu w sercu mówi, że tak trzeba, tak? I były dziesiątki tysięcy tych ludzi. I nagle się okazuje, że atakując ten film, atakuje się tych ludzi, tych dyskredytując ich ofiarę, ich postawę, szydząc z tego. I to jest, i doświadczyłem na własnej skórze, na czym polega ten przemysł pogardy. I jak sobie kojarzę to z tą rozmową, którą do bólu będę wam przypominał o krwiożerczym narodzie i o szatańskim, o demonach polskiego patriotyzmu, to jestem w stanie dzisiaj wam powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, tak, jest środowisko w Polsce, któremu bardzo zależy na tym, żeby tego rodzaju masę krytyczną, kiedy Polacy się gromadzą pod biało-czerwonym sztandarem, rozbić, rozmontować, zniszczyć, dyskredytować, ośmieszyć i wyśmiać. Ponieważ ta historia z Katynia, ona trwa nadal. Ci ludzie, którzy zastąpili tą elitę wymordowaną przez Niemców i przez NKWD-zistów i zepchniętą w niebyt polityczny i społeczny po wojnie, zastąpiono nową elitą. I ta nowa elita, tak jak powiedziałem wam o tych badaniach socjologicznych z 1998 roku, ma się w dalszym ciągu dobrze, reprodukuje się i ktoś, kto był wykształcony i wychowany w mentalności niewolnika, nigdy nie pojmie tym, czym jest prawdziwa niepodległość. Ponieważ służył jako niewolnik, on dzisiaj w dalszym ciągu będzie patrzał na nas wszystkich, którzy upominamy się o prawdę o Smoleńsku, o niepodległą Polskę, o prawdziwie praworządny kraj, rządzony przez tych, którym dobro i racja stanu jest dla których jest najważniejsze. On dla nas, znaczy on nas będzie nienawidził. Dlaczego? Bo jesteśmy oskarżeniem jego postawy. Jeżeli to jest Polak, który został, przepraszam za wyrażenie, przesfelony, a jeżeli jest to ktoś, kto nie czuł się nigdy Polakiem, to tym gorzej. I na tym polega clue, moim zdaniem, tego, co za chwileczkę zobaczycie w tych odcinkach, jak ten proces narasta, jak on jest sterowany i on ma swoich autorów i swoich mocodawców. Bardzo proszę, możemy? 46 minuta.